Henry Howard Holmes bardzo często określany jest jako pierwszy amerykański seryjny morderca, a czasem nawet jako sprawca, który miał na sumieniu największą liczbę ofiar w historii Stanów Zjednoczonych. Pierwsze z tych stwierdzeń jest jednak nieprawdziwe. Choć Holmes jest jednym z pierwszych stosunkowo dobrze udokumentowanych i opisanych amerykańskich seryjnych morderców, to pierwszeństwo wśród znanych amerykańskich seryjnych zabójców należy do rodziny benderów oraz nigdy niezłapanego tak zwanego mordercy służących. Również twierdzenie, że Holmes zamordował najwięcej osób na terenie USA, jest wysoce dyskusyjne, a jak się sami przekonacie, pozostanie na zawsze niepotwierdzone. Podczas zbierania materiałów do tego podcastu okazało się, że jest to przypadek owiany niezliczoną ilością legend, półprawd, niejasności a czasami wręcz czystych fikcji. Niemniej jednak, przez częste powtarzanie te opowieści zyskały niemal status prawdy. Mowa o sprawie Hermyna Webstera-Madżeta, szerzej znanego jako Henry Howard Holmes. Hermyn Webster-Madżet urodził się w 1861 roku w rolniczej osadzie Gilmanton, położonej w stanie New Hampshire. Był podobno chłopcem o niezwykłej inteligencji, choć nieco ekscentrycznym. Miał dwoje rodzeństwa, brata i siostrę, choć niektóre źródła podają, że był środkowym dzieckiem z pięciorga, mając dwie siostry i dwóch braci. Jego ojciec Liwaj był rolnikiem. W różnych źródłach pojawiają się sprzeczne informacje na temat jego rodziny. W niektórych sugeruje się, że Liwaj był alkoholikiem i znęcał się nad dziećmi, podczas gdy inne stanowczo temu zaprzeczają. Jedno jest pewne Oboje rodzice byli surowymi metodystami, którzy rygorystycznie wychowywali swoje dzieci. Kary za nieposłuszeństwo obejmowały zarówno bicie rózgą, jak i modlitwy, a czasem nawet dzień bez jedzenia lub bez mówienia. Madżet sam siebie określał jako mamin synka. Spędzał dużo czasu z matką, często modląc się razem z nią. Dużo czasu spędzał także samotnie w swoim pokoju, czytając książki Żula Werna, oraz Edgara ale na poł, a także konstruując różne mechanizmy i wynalazki. Jak się później okazało, te umiejętności miały niepokojące zastosowanie w jego przyszłym życiu, zwłaszcza w kontekście brutalnych zbrodni, które popełnił. W młodości Hermin wykazywał także niezdrową fascynację preparowaniem i zabijaniem zwierząt, choć niektóre źródła kwestionują te doniesienia. W wieku 16 lat zakończył edukację, i mimo młodego wieku został nauczycielem niedługo potem 4 lipca 1870 roku poślubił swoją pierwszą żonę Clare Lowelin początkowo ich związek był pełen pasji i miłości a w 1880 roku urodził im się syn Robert z czasem jednak relacja zaczęła się oziębiać, aż w końcu madżet pewnego dnia zniknął bez śladu Według innego źródła to Klara odeszła od niego, nie mogąc znieść jego brutalnego zachowania, co miało miejsce jeszcze przed ukończeniem przez niego studiów w 1884 roku. Pewne jest jedynie to, że Hermin Webster Madgett nigdy oficjalnie nie rozwiódł się z Klarą Lowellin. W wieku 19 lat, w 1881 roku, Madgett rozpoczął studia medyczne. Które ukończył w czerwcu 1884 roku, uzyskując przeciętne oceny. Po studiach przez rok pracował jako dyrektor szkoły podstawowej, a następnie otworzył własną praktykę lekarską. Przez rok byłem dyrektorem i wykonywałem swoją pracę sumiennie, choć za bardzo niską pensję, skomentował później ten okres. Jego praktyka lekarska nie przyniosła jednak oczekiwanych dochodów. Dlatego po raz pierwszy w życiu, we współpracy z dawnym kolegą ze studiów, zaplanował skomplikowane oszustwo ubezpieczeniowe. Do jego realizacji potrzebował ciała dziecka. W tym samym czasie zaginął mały chłopiec, którego wcześniej widziano w towarzystwie Madżeta, jednak nie przeprowadzono w tej sprawie żadnego dochodzenia, co pozostawia miejsce na spekulacje. Później Madżet twierdził, że ostatecznie zrezygnował z przeprowadzenia oszustw. Jednak mimo to, na początku 1886 roku, szybko opuścił miasto Moors Forks, gdzie prowadził swoją praktykę lekarską i przeniósł się do Filadelfii. W nowym miejscu zamieszkania znowu objawił się schemat zachowań, który miał charakteryzować jego dalsze życie. Nie zapłacił właścicielowi domu za wynajem, po czym ponownie zniknął, kontynuując swoją drogę ku zbrodni. W Filadelfii Madżet przez pewien czas nie mógł znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, więc tymczasowo podjął pracę jako dozorca w zakładzie dla osób chorych psychicznie. Nie była to jednak praca, która by go satysfakcjonowała, więc po kilku dniach udało mu się zdobyć posadę w aptece. Wkrótce potem doszło do tragicznego incydentu. Chłopiec, który zażył lek zakupiony w tej aptece, zmarł. Madżet stanowczo zaprzeczał. Jakoby miał jakikolwiek związek z tym nieszczęśliwym przypadkiem, ale mimo to zaledwie kilka miesięcy po przyjeździe, latem 86, zdecydował się na kolejny szybki wyjazd. Najpierw przeniósł się do Springfield, gdzie zdał egzamin uprawniający go do wykonywania zawodu farmaceuty. W końcu, w sierpniu 86 roku, mając 26 lat, osiedlił się w Chicago. To właśnie wtedy zaczął także używać nowego nazwiska, Henry Howard Holmes, prawdopodobnie na cześć niezwykle popularnego detektywa Sherlocka Holmesa, stworzonego w tym samym roku przez Artura Conana Doyla. W Chicago młody, przystojny lekarz o hipnotyzujących niebieskich oczach znalazł zatrudnienie u doktora Holtyna, który był ciężko chory. Holmes został zatrudniony jako pomocnik w jego aptece. Szybko zdobył zaufanie swojego pracodawcy, a po jego śmierci złożył wdowie propozycję, że odkupi aptekę, pozwalając jej nadal mieszkać w mieszkaniu na piętrze. Pieniądze na zakup apteki uzyskał dzięki pożyczce, zabezpieczonej zastawieniem wyposażenia i zapasów apteki. Niedługo potem miejscowi zauważyli, że pani Holtyn zniknęła, a Holmes tłumaczył to tym, że wyjechała do Kalifornii, aby odwiedzić krewnych. Później twierdził, że tak bardzo spodobało jej się tam, że postanowiła zostać na stałe. Patrząc z perspektywy późniejszych wydarzeń, kiedy to wokół Holmesa regularnie znikały osoby, które mogły mu w jakiś sposób przeszkadzać, zasadne jest pytanie, czy już wtedy nie doszło do morderstwa. Jednakże, w tamtym czasie Holmes był jeszcze anonimowym młodym mężczyzną w wielkim mieście więc nie wzbudzał podejrzeń i nie było powodu, by wątpić w jego wersję wydarzeń. Warto jednak zaznaczyć, że według niektórych źródeł cała historia związana z rodziną Holtynów jest nieprawdziwa. Twierdzi się, że zarówno doktor Holtyn, jak i jego żona żyli spokojnie w dzielnicy Englewood aż do XX wieku, nawet przeżywając samego Holmesa. Nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić, która wersja jest prawdziwa, dlatego przedstawiam obie. Do tego rodzaju rozbieżności i kontrowersji odniosę się bardziej szczegółowo w podsumowaniu. W tym miejscu warto wprowadzić krótką dygresję, aby lepiej zrozumieć kontekst Chicago z końca XIX wieku. Miasto zostało oficjalnie założone w 1873 roku. Choć przedtem znajdował się tam jedynie fort wojskowy, a obszar nie był całkowicie dziki. W XIX wieku Chicago przekształciło się w kluczowe centrum przemysłowe i handlowe środkowego zachodu USA. Historia Chicago została znacząco ukształtowana przez ogromny pożar, który wybuchł w 1871 roku. Ten tragiczny incydent zniszczył około 18 tysięcy budynków. Pozostawiając ponad 100 tysięcy osób bez dachu nad głową. Pożar ten wymusił niemal całkowitą odbudowę miasta, co stworzyło wiele nowych miejsc pracy i przyczyniło się do dynamicznego rozwoju urbanistycznego. W 1886 roku, gdy do Chicago przybył Holmes, miasto liczyło nieco poniżej miliona mieszkańców. Osiągnięcie liczby miliona mieszkańców Miało miejsce około 1890 roku, co uczyniło Chicago drugim co do wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych, zaraz po Nowym Jorku. W tamtym okresie Chicago tętniło życiem i rozwojem, przyciągając wielu nowych mieszkańców i przedsiębiorców. Jeśli chodzi o przestępczość, Chicago borykało się z poważnymi problemami. W pierwszej połowie 1892 roku odnotowano około 800 brutalnych zgonów, co przekłada się na średnio 4 przypadki dziennie, a roczna liczba morderstw wynosiła około 1600. Dla porównania, około 1999 roku liczba morderstw w Chicago oscylowała w granicach 900 rocznie a około 2010 roku spadła do około 500 rocznie. Te dane pokazują, że mimo wyzwań w dłuższym okresie można dostrzec pozytywne zmiany w zakresie przestępczości. 28 stycznia 1887 roku Holmes poślubił Myrtę Belna, mimo że wcześniej, jako Madżet, miał już jedno małżeństwo za sobą. Para osiedliła się w mieszkaniu po zmarłej żonie aptekarza Holtyna, co miało zapewnić im tymczasowe miejsce do życia. Wiosną 1888 roku Holmes dowiedział się, że Myrta jest w ciąży, co było dla niego ważnym wydarzeniem. Myrta opisywała Holmesa jako osobę niezwykle ambitną, pragnącą zdobyć bogactwo i osiągnąć sukces. Opisując go, podkreślała jego uprzejmość dobre serce oraz miłość do dzieci i zwierząt. Dodatkowo twierdziła, że Holmes nigdy nie pił alkoholu, nie palił papierosów i był przeciwnikiem hazardu. Mimo tych pozytywnych cech latem 1888 roku Myrta postanowiła przeprowadzić się z ich wspólnego mieszkania do domu swoich rodziców. Holmes regularnie odwiedzał ją i wysyłał jej pieniądze, ale z czasem częstotliwość tych wizyt malała. Mimo, że Holmes i Myrta mieli córkę Lucy, nigdy się nie rozwiedli, a żadne z nich nie podjęło formalnych kroków w celu zakończenia małżeństwa. Zwróćcie uwagę na niezwykle pozytywne oceny Holmesa, jakie wystawiła mu jego żona. Urok osobisty, zdolność przekonywania i umiejętność wzbudzania zaufania cechy te, jak sami zobaczycie, będą kluczowe w całym jego przypadku. Jak wielu psychopatów miał niezwykły talent do manipulowania ludźmi i doskonałego maskowania swojej prawdziwej natury. Chociaż nie będę szczegółowo opisywać, według licznych relacji był osobą o dużej charyzmie, przystojną, elokwentną i obdarzoną wielkim osobistym urokiem. Zazwyczaj traktował innych z życzliwością i serdecznością, a szczególnie w relacjach z kobietami przejawiał dużą hojność. Mimo tego istnieli również ludzie, którzy odczuwali wobec niego pewien niepokój i dziwne wrażenie, które ich niepokoiło. Latem 88 roku Holmes, używając fałszywego nazwiska H.S. Campbell, zakupił działkę, na której planował wybudować wielopiętrowy budynek. Nieruchomość znajdowała się na rogu 63 ulicy i Wallace Street. Holmes często szkicował i planował wygląd budynku, który miejscowi później nazwali zamkiem lub pałacem. W planach przewidział, że na parterze będą przestrzenie do wynajęcia dla różnych sklepów, podczas gdy pierwsze i drugie piętro miały służyć jako mieszkania. Holmes zaplanował również, aby na pierwszym piętrze znajdowało się tajne pomieszczenie, z którego prowadziłaby drewniana zjeżdżalnia do piwnicy. Obok jego biura, na tym piętrze miał znajdować się duży sejf, który byłby zarówno dźwiękoszczelny, jak i szczelny na powietrze, z żelaznymi ścianami pokrytymi azbestem. W jednej ze ścian sejfu planował umieścić dyszę gazową, którą mógłby kontrolować ze swojego biura. Budowa przewidywała także dwa poziomy piwnic jeden górny oraz ukrytą tajną piwnicę poniżej. Kluczowym elementem budynku miał być również duży piec umieszczony w piwnicy. Piec ten miał być głęboki na około 2,5 metra, szeroki na metr i wysoki na metr. Planowano, że będzie w stanie osiągnąć temperaturę do 1600 stopni Celsjusza i skutecznie eliminować nieprzyjemne zapachy związane z paleniem różnych przedmiotów. Plany Holmesa były szczegółowe i dopracowane co potwierdza jego zdolności do precyzyjnego planowania i manipulowania otoczeniem. Każdy element budowy miał swój cel, który stanie się bardziej zrozumiały w kontekście późniejszych wydarzeń. Różne źródła poświęcają budynkowi wiele uwagi, opisując go w bardzo szczegółowy sposób. Można natknąć się na informację, że w piwnicy znajdowały się średniowieczne kleszcze i inne narzędzia tortur, że w budynku były fałszywe podłogi, schody prowadzące donikąd, a nawet pokoje, w których z ścian wystrzeliwały płomienie. Jednakże sądzę, że wiele z tych opisów jest zdecydowanie przesadzonych. Z wiarygodnych źródeł udało się ustalić, że część pomieszczeń w budynku rzeczywiście była pozbawiona okien, a niektóre z nich były tajne. Holmes podobno przechowywał w nich meble i materiały, za które nie zapłacił, aby ukryć je przed wierzycielami. Dodatkowo korytarze i schody były budowane pod dziwnymi kątami, co tworzyło mylący układ. W trzypiętrowym budynku mogło również być aż za dużo drzwi, z czego niektóre mogły prowadzić donikąd lub być fałszywe. Jednakże, jeśli chodzi o bardziej skrajne dziwactwa i narzędzia tortur, które pojawiają się głównie w mniej wiarygodnych źródłach, należy przypuszczać, że są one przerysowane lub wręcz wymyślone. Opisy takie jak średniowieczne kleszcze czy piec przystosowany do eliminowania zapachów najprawdopodobniej są dodatkiem wymyślonym przez autorów lub mają na celu zwiększenie sensacyjności przekazu. Holmes doskonale zdawał sobie sprawę, że mimo iż jego apteka przynosi zyski, nie będzie miał wystarczających środków, aby zrealizować tak ogromną budowę, jaką planował, aby obejść ten problem, wymyślił sprytny plan, który miał na celu znaczne obniżenie kosztów budowy. W ogłoszeniu zamieszczonym w gazetach poszukiwał pracowników do budowy. Kiedy ci zgłaszali się po wynagrodzenie, Holmes zwalniał ich bez wypłaty, twierdząc, że ich praca była niedostateczna. Taki system prowadził do dużej rotacji pracowników i spowolnienia postępu budowy ale pozwalał mu znacząco obniżyć koszty zatrudnienia. Jeden z robotników później zeznał. Pracowałem dla niego zaledwie dwa dni, kiedy przyszedł do mnie i zapytał, czy murarstwo nie jest dla mnie zbyt ciężką pracą. Potem zapytał, czy nie chciałbym zarobić w łatwiejszy sposób, i oczywiście zgodziłem się. Kilka dni później podszedł do mnie, wskazał w dół do piwnicy i powiedział: Widzisz tego faceta na dole? To mój szwagier, nie lubimy się nawzajem. Na pewno nie byłoby dla ciebie trudne zrzucić mu kamień na głowę podczas pracy. Dam ci pięćdziesiąt dolarów, jeśli to zrobisz. Najbardziej zszokowało mnie to, w jaki sposób Holmes to powiedział. Wyglądało to, jakby mówił o czymś całkowicie zwyczajnym. Ostatecznie nie zgodziłem się na jego propozycję i wkrótce potem przestałem dla niego pracować. Ten przypadek ilustruje nie tylko osobliwości związane z budową, ale także złożoność i przebiegłość charakteru Holmesa. Jego umiejętności manipulacyjne i zdolność do maskowania prawdziwych intencji były kluczowe w jego działaniach. W 1890 roku budynek był już niemal całkowicie ukończony. Na parterze przewidziano miejsce na pięć sklepów, co umożliwiało różnorodną działalność handlową. Na pierwszym piętrze znajdowało się 35 pomieszczeń, a na drugim piętrze kolejne 35. Miesiąc przed planowaną przeprowadzką do nowego budynku, Holmes sprzedał swoją dotychczasową aptekę, zapewniając nowego właściciela, że w okolicy nie ma żadnej konkurencji. Następnie ku zdziwieniu wielu otworzył nową aptekę tuż po drugiej stronie ulicy w tym samym budynku, który właśnie zbudował. Holmes urządził budynek i nową aptekę, kupując meble i wyposażenie na kredyt, którego jednak nie zamierzał spłacać. Kiedy zaczęli przychodzić zaniepokojeni wierzyciele, spokojnie odsyłał ich do właściciela budynku, którym był wymyślony przez niego H. S. Campbell. Holmes był niezwykle elokwentny, przekonujący i uprzejmy, co pozwalało mu skutecznie uspokajać wierzycieli i unikać wielu pozwów sądowych. Jeśli któryś z wierzycieli nie dał się przekonać i chciał podjąć kroki prawne, Holmes wypłacał mu gotówkę z innych swoich przedsięwzięć wynajmu mieszkań i sklepów, dochodów z apteki oraz później także z wysyłki leków pocztą. Należy dodać, że te leki były również oszukańcze, czyli całkowicie nieskuteczne. W tym czasie Holmes skontaktował się również z kobietą, która prała mu bieliznę. Proponował jej 6 tysięcy dolarów, jeśli wykupi polisę na życie na 10 tysięcy dolarów, wskazując jego jako beneficjenta. Wyjaśnił, że po jej śmierci otrzyma dodatkowe 4 tysiące dolarów, a ona do tego czasu będzie miała 6 tysięcy dolarów, co wówczas było bardzo dużą sumą. Kobieta poważnie rozważała ofertę. Ale gdy Holmes wielokrotnie zapewniał ją, że nie ma się czego obawiać, zaczęła się obawiać i ostatecznie wycofała się z propozycji. W 1891 roku, gdy zbliżało się rozpoczęcie światowej wystawy kolumbijskiej, o której szczegółowo opowiem później, Holmes wpadł na ambitny plan biznesowy. Postanowił przekształcić mieszkania w pokoje hotelowe i zamienić budynek w hotel. Planował wykupić wysoką polisę ubezpieczeniową na wypadek pożaru i po zakończeniu wystawy podpalić budynek. Dzięki temu nie tylko mógłby zgarnąć ogromną sumę z ubezpieczenia, ale także zniszczyłby wiele dowodów dotyczących nielegalnych działań, które miały miejsce w budynku. Aby zrealizować ten plan, Holmes ponownie zastosował oszustwo, polegające na niewypłacaniu wynagrodzeń wynajętym robotnikom. Dla zminimalizowania ryzyka napotkania problemów, starał się zdobyć przychylność lokalnych policjantów, zapraszając ich na kawę, poczęstunek i darmowe cygara. Dzięki tym działaniom Holmes starał się uchodzić za uczciwego obywatela, jednocześnie nie zważając na legalność swoich działań i unikając konsekwencji prawnych. W roku 1891 życie Holmesa wzbogaciło się o nowe postacie. Które odegrały istotną rolę w jego losach. Część jego apteki wynajął jubiler o imieniu Isaias Conner. Wraz z żoną Julią, ośmioletnią córką Perlą i osiemnastoletnią siostrą Gertrudą, osiedlił się na pierwszym piętrze zamku, by mieć jak najbliżej do swojego sklepu. Holmes był zauroczony urodą obu kobiet, a zwłaszcza młodsza Gertruda bardzo go interesowała. Początkowo starał się zdobyć jej uwagę, zalecając się do niej i okazując jej szczególne zainteresowanie. Jednakże, po pewnym czasie, Gertruda zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że nie zamierza spędzić ani jednej nocy więcej w tym domu i natychmiast zamierza się przeprowadzić. Mimo, że nie ujawniła powodu swojego odejścia, była to decyzja, która wzbudziła spore zdziwienie. Niedługo potem, Gertruda zmarła na nieuleczalną chorobę, zabierając ze sobą do grobu tajemnicę swojej decyzji. W międzyczasie zaczęły krążyć plotki o domniemanym romansie Holmesa z Julią, żoną Connera. Mimo, że te plotki były szeroko komentowane, Conner początkowo nie przywiązywał do nich większej wagi. Po dokładnym rozważeniu oferty Holmesa zdecydował się na zakup całej apteki uznając, że jest to korzystna transakcja. Jednakże szybko pojawiły się problemy finansowe, wierzyciele, którzy udzielili pożyczek na wyposażenie sklepu i apteki, zaczęli domagać się spłaty długów, co wywołało u konera ogromny stres. Dodatkowo napięcia w małżeństwie konerów zaczęły rosnąć. Kłótnie oraz odkrycia dotyczące rzekomego romansu Konera z Holmesem sprawiły, że Koner zaczął dostrzegać poważne problemy w swoim życiu osobistym i finansowym. Po dokładnej analizie sytuacji, postanowił odejść. Proponując żonie ostatnią szansę, obiecał, że jeśli zdecyduje się wyjechać z nim, zapomni o problemach i nadal będzie z nią w związku. Julia jednak odmówiła, decydując się pozostać w zamku z córką. Po rozwodzie konerów zainteresowanie Holmesa Julią i jej córką Perlą znacznie osłabło. Kobiety, które wcześniej były dla niego przedmiotem pożądania, zaczęły stawać się ciężarem. Holmes zaczął się od nich dystansować, koncentrując się na innych działaniach i planach, które miały przynieść mu korzyści. Zanim przejdę do dalszej części opowieści, warto wspomnieć o pewnym interesującym incydencie który miał miejsce w opisywanym okresie. Pewnego dnia Holmes poprosił Izylisa Konera, aby zamknął go w swoim sejfie i przystawił ucho do małego otworu, aby sprawdzić czy coś usłyszy. Holmes, znajdując się wewnątrz sejfu, krzyczał z całych sił, ale Conner twierdził, że słyszał jedynie słaby dźwięk. Następnie zamienili się miejscami. Conner został zamknięty w sejfie, a Holmes miał nasłuchiwać z zewnątrz. Po zakończeniu tego dziwacznego działania, Koner skomentował: Wcale mi się to nie podobało. Jednak tego dnia Conner nie zastanowił się nad istotą dźwiękoszczelnego sejfu, co mogło sugerować, że nie zdawał sobie sprawy z jego prawdziwego potencjału. W listopadzie 1891 roku Julia Conner poinformowała Holmesa, że jest w ciąży. Holmes obiecał jej ślub, ale pod jednym warunkiem musiała przejść aborcję, którą miał przeprowadzić osobiście jako lekarz. Uspokoił Julię, zapewniając, że zabieg odbędzie się w pełnym znieczuleniu, więc nie poczuje bólu i obudzi się zdrowa, ale bez płodu. Aborcja była zaplanowana na wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1891 roku. Julia i jej córka Perla Obiecały odwiedzić przyjaciół z pierwszego piętra zamku w dniu Bożego Narodzenia. Jednak tego dnia mieszkanie państwa Crow pozostało puste. Nikt nie pojawił się w ich domu. Kiedy królowie zapytali Holmesa o miejsce pobytu matki i córki, odpowiedział, że wyjechały do krewnych w Davenport dzień wcześniej, ale zapomniały ich o tym poinformować. Julia i Perla Conner zniknęły bez śladu i nikt żywy już ich nie widział. Do Dawenportu Wajoła nigdy nie dotarły. Gdy do mieszkania na pierwszym piętrze wprowadzili się nowi lokatorzy, odkryli, że było ono pełne osobistych przedmiotów i odzieży poprzednich mieszkańców. Wyglądało to tak, jakby kobieta z córką tylko na chwilę wyszły, a potem miały zamiar wrócić. Holmes wyjaśnił sytuację w sposób, który mógł brzmieć wiarygodnie, mówiąc, że siostra Julie nagle zachorowała. Więc musiały wyjechać w pośpiechu, a ponieważ były dobrze zaopatrzone, nie było potrzeby zabierania rzeczy. Później Holmes zmienił wersję, twierdząc, że Julia i Perla rzeczywiście udały się do Davenportu, ale tylko pozornie. Ich prawdziwym celem była próba zmylenia byłego męża. Obecne dowody, które omówię szczegółowo później, jednoznacznie sugerują, że była to podwójna zbrodnia morderstwo ciężarnej kobiety. I jej ośmioletniej córki. Po świętach Holmes natychmiast skontaktował się ze swoim zaufanym współpracownikiem, który specjalizował się w usuwaniu tkanek miękkich z szkieletów zwłok oraz ich składaniu w sposób, który umożliwiał ich późniejsze wykorzystanie w celach edukacyjnych. W tamtym czasie w całych Stanach Zjednoczonych panował ogromny niedobór takich szkieletów, co stworzyło na nie duży popyt. Holmes dostrzegł w tym szansę na zyskowny interes. Kiedy jego współpracownik, Szapel, przybył do pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Holmesa, zobaczył na stole ciało kobiety. Było ono całkowicie obnażone ze skóry, a w kilku miejscach usunięto większe kawałki mięsa. Szapel wykonał swoją pracę, za którą Holmes zapłacił gotówką. Na koniec Holmes sprzedał złożony szkielet swojej ofiary za znacznie wyższą sumę jednemu z chicagowskich instytutów medycznych, zarabiając w ten sposób na zbrodni, którą popełnił. W pierwszej połowie 1892 roku Holmes, za pośrednictwem swojego bliskiego współpracownika Benjamina Picella, poznał czarującą 24-letnią kobietę o imieniu Emilin Sygran. Holmes Zaproponował jej stanowisko osobistej asystentki z atrakcyjnym wynagrodzeniem, co Emilin chętnie przyjęła. Szybko nawiązała się między nimi bliska relacja, która z czasem przerodziła się w romans. W październiku 1892 roku Holmes pewny siebie oświadczył się inteligentnej blondynce. Jednak ich miłość okazała się krótka i nietrwała. W grudniu tego samego roku Emilin odwiedziła swoich bliskich przyjaciół, małżeństwo Lawrence'ów, aby wręczyć im prezent świąteczny. Przy tej okazji oznajmiła, że na Boże Narodzenie wyjeżdża do rodziny w Indianie, a jej uczucia wobec doskonałego lekarza zdawały się wygasać. Od pewnego czasu wydawało mi się, że uczucia panny Sygran wobec Holmesa uległy zmianie. W świetle późniejszych wydarzeń wierzę, że odkryła jego prawdziwą naturę i postanowiła go opuścić, powiedziała później jej przyjaciółka. Pojawiły się także plotki, że Emilin mogła powierzyć Holmesowi swoje oszczędności w wysokości 800 dolarów, których ten nie spieszył się oddać mimo wcześniejszych obietnic. Faktem jest, że nagle zerwała kontakt z małżeństwem Lorenzów bez jakiegokolwiek ostrzeżenia czy pożegnania. Na początku małżeństwo Lorenzów było urażone brakiem kontaktu, ale z biegiem czasu zaczęli się niepokoić o młodą kobietę. Zaczęli domagać się wyjaśnień od Holmesa, który stwierdził, że Emilin wyjechała, aby wziąć ślub. Kiedy pani Lorenz zaczęła nalegać, Holmes przedstawił jej zawiadomienie ślubne napisane na maszynie do pisania. W tamtym okresie było to niespecjalnie oryginalne. A pani Lorenz zaczęła podejrzewać coś niepokojącego. Dokładne planowanie potwierdza, że to samo zawiadomienie później otrzymali również krewni Emilin Sygran, a koperty były rzeczywiście podpisane jej ręką. Jednakże było to przed świętami, więc Holmes prawdopodobnie wykorzystał podpisane koperty z życzeniami świątecznymi do stworzenia fałszywych dokumentów. Małżeństwo Lorenzów zaczęło traktować wyjazd Emilin jako zniknięcie. Kiedy dodatkowo dowiedzieli się, że dzień po ostatnim ich spotkaniu Holmes z pomocą dwóch mężczyzn znosił wielki bagaż, wierzyli, że Holmes mógł zabić dziewczynę. Mimo podejrzeń nie zgłosili sprawy na policję. Rodzice młodej kobiety, choć Emilin regularnie pisała do nich trzy razy w tygodniu, a nagle korespondencja się urwała, także nie zgłosili jej zniknięcia. Przyjęli, że córka przeprowadziła się z nowym mężem do Europy i tam tragicznie zginęła, a mąż nie znał ich adresu. Kolejnym dowodem na to, że mogła to być kolejna zbrodnia, był fakt, że 2 stycznia 1893 roku Holmes ponownie skorzystał z pomocy swojego współpracownika Szapela, wysyłając mu kobiece ciało, którego górna część była niemal pozbawiona mięsa. Szkielet ten Holmes sprzedał uczelni medycznej w Chicago, gdzie znalazł nowych właścicieli. W tym momencie warto na chwilę oderwać się od postaci Holmesa i przyjrzeć się szerszemu kontekstowi czasów, w których rozgrywa się opisywana historia. Rok 1893 był dla Chicago, a także dla całych Stanów Zjednoczonych, szczególnym okresem, ponieważ organizowano wówczas światową wystawę. Znaną również jako wystawa kolumbijska z okazji odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Była to prekursorka współczesnych EXPO, czyli międzynarodowych wystaw przemysłu i kultury, na których poszczególne kraje prezentują swoje osiągnięcia światu. O ogromnej skali wydarzenia świadczy fakt, że światową wystawę w 1993 roku World's Columbian Exposition lub The Chicago World's Fair odwiedziło ponad 27 milionów ludzi. W czasach, gdy transport lotniczy był jeszcze w sferze marzeń, a odległości i czas potrzebny do ich pokonania były zupełnie inne niż dzisiaj. Liczba ta była naprawdę imponująca. Aby lepiej zobrazować tę epokę, warto wspomnieć o kilku fascynujących eksponatach wystawy. Odwiedzający mieli możliwość po raz pierwszy zobaczyć ruchome obrazy, prekursory późniejszych filmów. Mogli także zapoznać się z pierwszym zamkiem błyskawicznym, wynalazkiem, który choć technicznie prostszy, stał się nieodłącznym elementem współczesnego ubioru. Na wystawie zaprezentowano również pierwszą kuchnię w pełni zasilaną elektrycznością, w tym elektryczną zmywarkę do naczyń. To było w jaskrawym kontraście do wynalazku zamka błyskawicznego, i dla wielu odwiedzających była to pierwsza okazja do zetknięcia się z elektrycznością. Niezapomnianym przeżyciem było również słuchanie muzyki na żywo, transmitowanej z Nowego Jorku za pomocą telefonu, przejażdżka na ogromnym kole diabelskim oraz podziwianie egzotycznych pawilonów. Gdzie prezentowano przedstawicieli ludów afrykańskich i innych odległych regionów świata wraz z ich fauną i florą. Powróćmy do Holmesa. Rok 1893 był dla niego przede wszystkim czasem rosnącego nacisku ze strony niezadowolonych wierzycieli. W tym okresie Holmes miał już drugi, mniejszy dom, w którym mieszkała jego żona Myrta i córka Lucy. Niestety znów nie zapłacił większości robotników za pracę i materiały przy budowie. Dodatkowo rodziny Sygran i Conner wynajęły prywatnych detektywów, aby odnalazły swoje córki, które zniknęły w tajemniczych okolicznościach. W tym czasie Holmes poznał 25-letnią mini Williams. Choć nie była tak piękna jak jego wcześniejsze znajome, miała jedną istotną zaletę. W 1886 roku odziedziczyła nieruchomości o wartości około 100 tysięcy dolarów. To oczywiście przyciągnęło uwagę Holmesa. W ciągu kilku miesięcy Holmes, znany z nieuczciwych praktyk, poprosił Mini, która podobno nie była zbyt bystra o rękę. Obiecał jej wspaniałe życie, podróż do Europy, piękny dom, lekcje malowania, dzieci i inne luksusy. Jednak najpierw zażądał, aby rozwiązała kwestie finansowe, które były dla niego kluczowe. W tym celu doradził jej przeniesienie swojej nieruchomości na osobę o nazwisku Aleksander Bond, które było jednym z jego fałszywych nazwisk. Używał ich wiele, więc dla łatwiejszego zrozumienia nie będę ich wszystkich wymieniać. Rzeczywiście w kwietniu 1893 roku doszło do przeniesienia nieruchomości. Do ślubu również doszło, ale ponieważ Holmes był już żonaty, ślub był jedynie fałszywym przedstawieniem dla zakochanej i naiwnej Mini. Pewne obawy i wątpliwości co do intencji Holmesa i przeniesienia nieruchomości wyraziła tylko siostra Mini, Anna. Holmes postanowił zaprosić ją na wystawę światową, aby rozwiać jej wszelkie obawy. Do tego czasu zdecydował się nie podejmować żadnych działań związanych z nieruchomością, aby nie wzbudzać dodatkowych podejrzeń. 30 kwietnia 1893 roku Holmes otworzył swój nieznacznie przebudowany zamek pod nazwą Hotel Światowej Wystawy. W tym miejscu muszę przyznać, że istnieją pewne wskazówki, które podważają twierdzenie że hotelowa część zamku kiedykolwiek była oficjalnie otwarta i prowadzona. Niemniej jednak, w tym przypadku postanowiłem trzymać się głównego źródła, które podaje, że hotel zaczęli odwiedzać pierwsi goście po rozpoczęciu wystawy. Chociaż hotel nie był w pełni wykorzystany, właściciel niemal wszystkich męskich gości wypraszał, twierdząc, że hotel jest już pełny. Przyjmował tylko kobiety, najlepiej te piękne. Takie postępowanie przypomina wcześniejsze zeznania sprzed kilku lat, które sugerowały pewne nieprawidłowości w jego prosperującej aptece. Holmes zatrudniał niemal wyłącznie młode i atrakcyjne dziewczyny, jako pomocnice, które czasami w zupełnie niespodziewany sposób znikały, czasami zostawiając swoje osobiste rzeczy w pokojach. Całe jego życie było zdominowane przez obsesję na punkcie młodych, pięknych kobiet, i ich zdobywania. Holmes bardzo lubił prowadzenie hotelu, rozmawiał z zakwaterowanymi kobietami, dotykał ich, był uprzejmy, flirtował i cieszył się ich towarzystwem. Zdarzało się, że niektórzy z gości opuszczali hotel bez wcześniejszego zgłoszenia, pozostawiając długi, i Holmesowi wcale to nie przeszkadzało. Na przykład z jego restauracji zniknęła kelnerka, a jej odejście nie miało rozsądnego wytłumaczenia. Następnie zniknęła stenografka Holmesa J. Thompson, potem gość E. Stewart, a także lekarz, który wynajmował jedno pomieszczenie w budynku. I tak dalej. Prawdopodobnie stąd biorą się szacunki, które przypisują Holmesowi aż 200 możliwych ofiar. Tak, aż 200, co jest liczbą przerażająco wysoką. Wręcz niewiarygodną ale biorąc pod uwagę, że w piwnicy jego hotelu znajdowało się małe krematorium, trudno powiedzieć. Ponadto sprzyjał mu fakt, że w Chicago tamtych czasów zniknięcia były dość powszechne. W pewnym okresie niemal połowa wszystkich detektywów pracowała nad sprawami osób zaginionych. Jedyną pewną rzeczą, jeśli chodzi o liczbę ofiar, jest to, że dokładnej liczby nigdy się nie dowiemy. Kolejnym dowodem wspierającym teorię o licznych ofiarach Holmesa było zeznanie mężczyzny imieniem Erickson, który sprzedawał Holmesowi chloroform. Mężczyzna ten później zeznał, czasami sprzedawałem mu chloroform dziewięć lub dziesięć razy w tygodniu, zawsze w dużych ilościach. Kilka razy zapytałem, do czego go używa, ale za każdym razem otrzymywałem niezadowalające odpowiedzi. W końcu odmówiłem sprzedaży, dopóki nie dostanę jasnego wyjaśnienia. Wyraziłem obawy, że może używać go do nielegalnych działań. Holmes ostatecznie wytłumaczył się, że chloroform jest stosowany do eksperymentów naukowych. Kiedy sprzedawca zapytał o postępy tych eksperymentów, Holmes zaskoczony stwierdził, że żadnych eksperymentów nie prowadzi. Różne chemikalia, w tym chloroform i łuk, były często wyczuwalne w budynku Holmesa. W hotelu regularnie wyczuwano także zapach niespalającego się gazu. Mieszkańcy i goście hotelu tłumaczyli sobie te zapachy obecnością apteki na parterze, uznając chemikalia za codzienne produkty apteczne, a zapach gazu za skutek awarii rur. Wracając do roku 93, tuż po otwarciu hotelu Światowej Wystawy, Mini Williams szybko dostrzegła słabość swojego męża do młodych piękności. Stała się bardzo zazdrosna i ciągle trzymała się Holmesa co zaczęło mu przeszkadzać. W efekcie postanowił wynająć mieszkanie oddalone od hotelu, argumentując, że jako małżonkowie potrzebują bardziej odpowiedniego miejsca do życia. Przeprowadzili się tam pierwszego czerwca. W czerwcu 1893 roku, na zaproszenie Holmesa, przyjechała również podejrzliwa Anna Williams, siostra jego nowej partnerki Mini. Holmes zadbał o obie kobiety wzorowo, był ich przewodnikiem po wystawie, składał komplementy, kupował prezenty. Wszystkie obawy Anny, że jej siostra jest tylko narzędziem do zdobycia pieniędzy, całkowicie zniknęły. Holmes zaprosił obie kobiety na długi, wspaniały wyjazd po Stanach Zjednoczonych i Europie. Obie kobiety były zachwycone. Anna napisała nawet list do domu, w którym wspomniała, że Harry Gordon. Kolejne fałszywe nazwisko Holmesa powiedział jej, że ma duży talent, a jeśli to się potwierdzi, być może będzie mogła studiować sztukę w Londynie lub Paryżu. Dodała również, że Harry zadba o obie finansowo, więc nie musi się martwić o pieniądze. To były naprawdę piękne plany. Holmes miał jednak zupełnie inny plan, a opisane wydarzenia były jedynie częścią jego alibi. W dniu wyjazdu, rano. Holmes został sam z Anną w swoim biurze, podczas gdy Mini pakowała się w ich mieszkaniu i przygotowywała do podróży. Holmes jakby przypadkowo poprosił Annę, aby przyniosła mu jakiś dokument z sejfu. Gdy tylko Anna wyszła, Holmes szybko pobiegł do drzwi i zamknął je za sobą. Anna, przerażona, zaczęła walić w drzwi, wołać o pomoc i nasłuchiwać, ale nikt nie odpowiadał. Holmes przez jakiś czas nasłuchiwał jej krzyków i cierpienia a gdy hałas i płacz ustały, wpuścił do sejfu gaz. Należy zaznaczyć, że przebieg tego zabójstwa nie jest w pełni udokumentowany, ponieważ były obecne tylko dwie osoby morderca i ofiara. I jedynym pewnym faktem jest to, że Holmes popełnił te zbrodnie. Jednak, biorąc pod uwagę jego osobowość i dostępne dowody, opis ten jest bardzo prawdopodobny, dlatego uwzględniłem go w podcaście. Po dokonaniu zbrodni, Holmes udał się do mieszkania, które dzielił z Mini Williams, i powiedział jej, że jej siostra czeka na nich w hotelu, a oni powinni się tam udać. Mini Williams również zniknęła bez śladu. Późniejsze śledztwo ujawniło, że 7 lipca 1893 roku Holmes wysłał list pod fałszywym nazwiskiem Harry Gordon, informując, że już nie potrzebują mieszkania. Tego samego wieczoru poprosił swojego znajomego, który zajmował się przeprowadzkami, o pomoc. Co dziwne, przeprowadzka miała miejsce w nocy, podobno z powodu ciekawskich sąsiadów. Przedmiotem przeprowadzki była duża prostokątna drewniana skrzynia, mniej więcej wielkości trumny, którą znajomy miał dostarczyć prawdopodobnie na adres Kilka dni później Holmes podarował żonie swojego najbliższego współpracownika, Benjamina Picella, damskie ubrania, które rzekomo należały do jego kuzynki Minnie Williams, oraz dwa kufry z monogramem MRW. Szczęście i niewinność Holmesa zbliżały się jednak do końca. Zaledwie miesiąc po ostatnich wydarzeniach Holmes zaczął publicznie pojawiać się z kolejną młodą kobietą. Była nią 30 Georgina York sprzedawczyni, z którą poznał się na początku roku. Jak to miał w zwyczaju, Holmes początkowo obdarzał ją licznymi prezentami, i obiecywał gwiazdy z nieba. Jego zaloty były pełne uroku i wystawności, co szybko przekonało Georginę do przyjęcia jego oświadczyn. Wkrótce potem została jego trzecią żoną, mimo że formalnie Holmes wciąż był żonaty z Myrtą Belna. W tym czasie presja ze strony wierzycieli oraz prywatnych detektywów, Wynajętych niezależnie przez rodziny kardiganów, konerów i nowo także Williamsów, stała się niemal nie do zniesienia. Holmes, czując, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, uznał, że musi uciec, aby uniknąć odpowiedzialności. W sierpniu 1893 roku podjął decyzję o podpaleniu górnego piętra swojego hotelu, licząc na to, że uzyska odszkodowanie. Choć zniszczenia były stosunkowo niewielkie, Zażądał 6 tysięcy dolarów. Ubezpieczyciel, podejrzewając oszustwo, wysłał swojego śledczego, który szybko zaczął podejrzewać, że incydent był zaplanowany. Dowody z dochodzenia doprowadziły do zjednoczenia wierzycieli, którzy jesienią 93 roku przygotowali pułapkę i wezwali Holmesa na spotkanie za pośrednictwem prawnika. Holmes spodziewał się, że będzie to rozmowa tylko z jednym prawnikiem ale kiedy przybył na umówione miejsce, okazało się, że czekało na niego aż dwudziestu wierzycieli z ich prawnikami oraz detektyw policyjny. Wierzyciele, zaniepokojeni sytuacją, domagali się natychmiastowego aresztowania Holmesa, ponieważ jego długi wyniosły ponad 50 tysięcy dolarów. Holmes, widząc powagę sytuacji, zaczął płakać, przepraszać i proponować różne formy ugody. Jednak prawnicy, wierzycieli nie mogli się porozumieć co do warunków ugody, co doprowadziło do tego, że Holmes został na krótko odesłany do innego pomieszczenia podczas negocjacji. W końcu, kiedy wierzyciele postanowili odrzucić ofertę i domagać się aresztowania, odkryli, że Holmes zdążył już uciec. Po tym dramatycznym wydarzeniu, Holmes wraz ze swoim bliskim współpracownikiem Benjaminem Pitzelem. Przeprowadził się kolejno do Fort Worth w Teksasie, następnie do St. Louis, a ostatecznie do Filadelfii. Tam Holmes wykorzystując swoje umiejętności manipulacyjne, wyłudził od jednej z firm ubezpieczeniowych 10 tysięcy dolarów rzekomo za śmierć Bena Pixela. Firma ubezpieczeniowa, mając poważne wątpliwości co do prawdziwości roszczenia, wynajęła prywatną agencję detektywistyczną Pinkertona. Detektywi Pinkertona szybko odnaleźli Holmesa w Bostonie w grudniu 1894 roku i doprowadzili do jego aresztowania. Holmes przyznał się do oszustwa związanego z udawaną śmiercią, jednak w trakcie śledztwa zaczęło wychodzić na jaw, że śmierć Benjamin'a Pittsela prawdopodobnie była rzeczywista, a nie udawana, jak początkowo sądzono. Co gorsza. Okazało się, że poza pizzelem zaginęły również trzy z jego pięciu dzieci: Alice, Nellie i Howard. To odkrycie pogłębiło tajemnice i zaniepokojenie wokół sprawy, prowadząc do jeszcze bardziej intensywnych dochodzeń. Holmesowi postawiono zarzuty nie tylko oszustwa ubezpieczeniowego, ale także powiązania z zaginięciem dzieci pizzela, co jeszcze bardziej obciążyło jego brutalną reputację i skomplikowało całą sprawę. Przestępstwa dotyczące dzieci są zawsze bardzo wrażliwymi tematami. I pod koniec XIX wieku sytuacja nie była inna. W związku z tym, sprawą zaginionych dzieci zajął się jeden z najwybitniejszych detektywów filadelfijskich: Frank Geir. Geir, znany ze swojego doświadczenia w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw kryminalnych, udał się najpierw do więzienia Moja Mensing aby przesłuchać Holmesa, który przebywał tam w areszcie śledczym. Holmes był oskarżony o poważne przestępstwa, co wzbudzało szczególne zainteresowanie organów ścigania. Podczas przesłuchania Holmes zdecydowanie zaprzeczył jakimkolwiek powiązaniom ze zniknięciem dzieci. Twierdził, że ostatni raz widział je żywe, gdy szykowały się do wyjazdu z pewną kobietą o imieniu Mini Williams. Według jego relacji, Dzieci miały udać się do miejsca, gdzie ukrywał się ich ojciec, zaangażowany w skomplikowane oszustwo ubezpieczeniowe. Holmes opisał, jak zdobył ciało przypominające Pizzela, które następnie odpowiednio przygotował. Aby ukryć prawdę o śmierci mężczyzny, ciało miało być potraktowane rozpuszczalnikiem i podpalone, by stworzyć wrażenie nieszczęśliwego wypadku. Ciało zostało umieszczone na słońcu, by przyspieszyć rozkład i zatarcie śladów przestępstwa. Po odkryciu zwęglonego ciała i jego identyfikacji jako Benjamin Pizzell, okazało się, że Holmes po dokonaniu morderstwa wrócił do St. Louis, gdzie mieszkała rodzina Pizzellów. Tam przekonał żonę swojego współpracownika, aby pozwoliła mu zabrać troje z ich dzieci do miejsca, gdzie rzekomo ukrywał się ojciec. Chodziło o piętnastoletnią Alice, jedenastoletnią Nelly i ośmioletniego Howarta. Dzieci pisały do matki niemal codziennie, lecz listy te przekazane Holmesowi nigdy nie zostały wysłane i odnaleziono je dopiero po jego aresztowaniu, co stanowiło kluczowy dowód w sprawie. Mimo tego odkrycia Holmes utrzymywał, że dzieci rzeczywiście znajdują się w Londynie u Minnie Williams. Scotland Yard, mimo intensywnych poszukiwań, nie był w stanie ich odnaleźć. W obliczu tych trudności w czerwcu 95 roku detektyw Geir rozpoczął szczegółowe śledztwo, korzystając z odnalezionych listów napisanych przez dzieci. Detektyw z pełnym zaangażowaniem analizował każdy szczegół, dążąc do odnalezienia zaginionych dzieci i doprowadzenia sprawców przestępstw przed wymiar sprawiedliwości. Poszukiwania doprowadziły detektywa Geira do kilku miast i hoteli, gdzie Holmes regularnie przebywał z dziećmi, posługując się różnymi fałszywymi nazwiskami. Holmes miał również zwyczaj wynajmowania domów, w których mieszkał tylko przez kilka dni, zanim zniknął bez śladu. Ostatecznie okazało się, że ostatnim miastem, z którego dzieci próbowały wysłać listy do swojej matki, było Detroit. Zaskakujące było odkrycie, że w tym samym czasie, w październiku 94 roku, Holmes wysłał do Detroit także całkowicie przerażoną matkę dzieci, Carrie Pitzel. Detektyw Gayer skomentował to wstrząsające odkrycie następująco. Kiedy to biedne dziecko pisało do swojej babci, narzekając na przeziębienie i wysyłając wiadomość do matki, że potrzebuje cieplejszych i wygodniejszych ubrań podczas gdy ta zmęczona, opuszczona, płacząca dziewczynka pisała ten list. Jej matka i siostra były zaledwie dziesięć minut drogi od niej, i tak było przez następne pięć dni. Cała ta sytuacja była oczywiście dziełem Holmesa, który w tym czasie przemieszczał się z trzema grupami osób: dzieci pizzelów plus, jego trzecia żona plus, żona pizzela z pozostałymi dziećmi, nie informując żadnej z grup o istnieniu pozostałych. Manipulowanie ludźmi przez Holmesa było bezgraniczne i przerażające. W czasie pobytu w areszcie, Holmes zajmował się pisaniem swoich wspomnień oraz manifestu, który planował wydać jako książkę. Ogromne upokorzenie związane z poczuciem, że jestem więźniem, zabija mnie bardziej niż wszelkie niedogodności, które muszę znosić, zapisał w swoich pamiętnikach. O upokorzeniu związanym z niesprawiedliwym uwięzieniem nie mogło być mowy, a o niedogodnościach także można by dyskutować. Holmes za pieniądze dostarczał sobie do więzienia jedzenie, gazety i czasopisma z zewnątrz. Lubił czytać o swojej rosnącej ogólnokrajowej sławie oraz o nieudanych poszukiwaniach zaginionych dzieci, które przyciągały uwagę prasy. W jednym z wpisów zanotował Dopóki jestem w więzieniu, nie będę jadł mięsa. I od dziewiątej do dwunastej, i od drugiej do czwartej, przez sześć dni w tygodniu, będę zajmował się moimi starymi książkami medycznymi oraz innymi dyscyplinami z czasów studiów, w tym stenografią francuskim i niemieckim. W innym wpisie opisał wizytę swojej żony. Cierpiała i chociaż starała się ukryć swoje cierpienie przede mną z heroiczną determinacją, nie udało jej się to. Po kilku minutach musiałem się z nią pożegnać, wiedząc, że odchodzi z ogromnym ciężarem, co sprawiło mi większy ból niż śmierć bliskiej osoby. Dopóki nie będę pewny, że jest bezpieczna przed wszelkimi niebezpieczeństwami i udrękami, każdy dzień będzie dla mnie żywą śmiercią. Z tych fragmentów wyraźnie wynika, że Holmes pisał swoje pamiętniki z zamiarem zdobycia sympatii, opinii publicznej i przekonania jak największej liczby osób o swojej niewinności i dobroci. W tym celu nie wahał się wysłać listu także do Carrie Pitzel, co w kontekście późniejszych odkryć staje się niezwykle niepokojące. W liście Holmes napisał, opiekowałem się dziećmi jak własnymi, a znasz mnie na tyle dobrze, by ocenić mnie lepiej niż ktoś obcy. Ben nigdy mi nic nie zrobił, a ja jemu. Byliśmy sobie bliżsi niż bracia, nigdy się nie pokłóciliśmy. Znaczył dla mnie zbyt wiele, abym mógł go zabić, nawet gdybym miał ku temu powód. Jeśli chodzi o dzieci, nigdy nie uwierzę, że mogłabyś sądzić, dopóki mi tego nie powiesz w oczy, że są martwe lub że zrobiłem coś, aby je usunąć z drogi. Znasz mnie dobrze. Czy możesz sobie wyobrazić, że zabiłbym małe, niewinne dzieci? szczególnie gdy nie miałem żadnego motywu. Śledztwo trwało nieprzerwanie, aż nieugięty detektyw Geir dotarł do jednego z domów w Toronto, który Holmes wynajął pod fałszywym nazwiskiem. Sąsiad zauważył, że nowy lokator przywiózł ze sobą jedynie minimalną ilość mebli, ale za to dużą, nieproporcjonalnie wielką walizkę. Pewnego dnia odwiedził sąsiada. Prosząc o pożyczenie łopaty, ponieważ zamierzał wykopać dziurę w piwnicy na przechowywanie ziemniaków. Łopatę oddał następnego dnia, ale kilka dni później zabrał swoją ogromną walizkę. I od tego momentu sąsiad już go nigdy nie widział. Dom znajdował się w samym sercu Toronto, w tętniącym życiem rejonie miasta. Detektyw Geir uznał historię o pożyczeniu łopaty za bardzo interesującą i natychmiast podjął dalsze kroki. Następnego dnia kilku policjantów udało się do piwnicy wynajętego przez Holmesa domu. Po wykopaniu kilku centymetrów ziemi natrafili na przeraźliwy zapach, który niemalże uniemożliwiał dalsze poszukiwania. W piwnicy znaleziono ciała Nelly i Alice Piccel, które były już w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciała dziewczynek były zakopane bez ubrań. Dodatkowo ciało Nelly było pozbawione nóg. Holmes celowo się ich pozbył, aby utrudnić identyfikację, gdyż dziewczynka miała wrodzoną anomalię znaną jako końska stopa. Lekarz badający zwłoki nie znalazł oznak przemocy fizycznej, co sugerowało, że Holmes mógł zabić dziewczynki za pomocą gazu wprowadzonego przez otwór do dużej walizki, którą policji udało się odnaleźć. W pokrywie walizki odkryto wywiercony otwór, tymczasowo zaklejony taśmą, co dodatkowo potwierdziło hipotezę o użyciu gazu. Brata dziewczynek, ośmioletniego Haworta jednak wciąż nie udało się odnaleźć. Wszyscy, w tym detektyw Geir, mieli nadzieję, że przynajmniej on jest jeszcze żywy i że Holmes umieścił go w jakimś instytucie, co według dotychczasowych ustaleń śledztwa wydawało się możliwe, choć także niepewne. Reakcja Holmesa na odkrycie ciał dziewczynek była zgodna z jego dotychczasowym zachowaniem i pisanymi pamiętnikami. Rzekomo był głęboko wstrząśnięty tą wiadomością i zaraz potem zapisał, że jest przekonany, iż dzieci zamordowała lub wydała na nie wyrok Mini Williams. Nie mogłem dokończyć artykułu, gdyż zamiast tego przypomniałem sobie, jak na mnie patrzyły ich małe twarzyczki. Gdy w pośpiechu je opuszczałem, na nowo poczułem nieśmiałe pocałunki tych niewinnych dzieci i usłyszałem ich serdeczne pożegnania. Zdałem sobie sprawę, że dźwigałem kolejny ciężar, który będę nosił do końca życia. Zapisał dosłownie w swoich pamiętnikach. Po tym wpisie Holmes zawarł umowę z jednym z dziennikarzy na publikację części swoich pamiętników w prasie. Oraz na wydanie i sprzedaż książki. W korespondencji z dziennikarzem nawet udzielał rad marketingowych, jak zwiększyć sprzedaż książki. Na ostatnich stronach opublikowanego materiału, który rzeczywiście ukazał się podczas procesu sądowego, znalazło się następujące zdanie: Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem całkowicie przeciętnym człowiekiem, zarówno pod względem sprawności fizycznej, jak i zdolności umysłowych. Wręcz poniżej średniej, a zaplanowanie oraz zrealizowanie takiej liczby złych uczynków, które mi się przypisuje, przekraczałoby moje możliwości. Ale wróćmy do śledztwa. Odkrycie szczątków dzieci wywołało ogromne poruszenie i wzbudziło ogromne zainteresowanie w całym kraju. Znalezienie ciał nie tylko przyciągnęło uwagę mediów i opinii publicznej ale także skoncentrowało uwagę policji na osobie Holmesa, który stał się obiektem intensywnego śledztwa. 19 lipca 1895 roku funkcjonariusze w końcu weszli do jego słynnego szikagowskiego zamku. Drugie piętro budynku nie wzbudzało większych wątpliwości, znajdowały się tam jedynie małe pokoje hotelowe, które nie skrywały żadnych tajemnic. Jednak pierwsze piętro było już bardziej niepokojące. Oprócz kilku standardowych pokojów hotelowych, znajdowały się tam także pomieszczenia bez okien, z dźwiękoszczelnymi drzwiami co budziło poważne obawy. Policję przyciągnął również duży sejf z żelaznymi ścianami, który wydawał się nieproporcjonalnie masywny w stosunku do reszty wyposażenia. W sejfie znaleziono dyszę, której zadaniem było wprowadzanie gazu. Zawór doprowadzający gaz znajdował się w biurze Holmesa, co sugerowało, że cały system mógł być używany do przeprowadzania morderstw w tym tajemniczym pomieszczeniu. Na metalowej ścianie sejfu znajdował się odcisk kobiecej stopy, który według policji prawdopodobnie należał do kobiety, która została tam uduszona, Emilin Sygran. Najstraszniejsze odkrycia czekały jednak funkcjonariuszy w piwnicy budynku. Nie będę szczegółowo opisywał tych makabrycznych znalezisk, ale wymienię najważniejsze. Zbiornik z kwasem, osiem żeber i fragment czaszki, wapno, duży piec, stół sekcyjny poplamiony krwią, częściowo spalone wysokie obcasy, żebra z ciała dziecka, kilka kręgów, kość z nogi, jedna łopatka, częściowo spalone kawałki odzieży, męskiej i damskiej, ludzkie włosy uwięzione w róże pieca. Fragment łańcuszka. Policja odkryła także dwa doły, w których znajdowały się ludzkie szczątki. Według opinii funkcjonariuszy najprawdopodobniej należały one do Mini i Anny Williams. To stwierdzenie budzi pewne wątpliwości, ponieważ według wcześniejszych informacji po ich zabójstwie Holmes rzekomo przekazał przynajmniej jedno ciało swojemu wspólnikowi szapelowi, który miał usunąć z niego tkanki miękkie, a szkielet sprzedać. Warto jednak pamiętać, że pod koniec XIX wieku nie istniały nowoczesne metody identyfikacji nieznanych zwłok, takie jak metoda superprojekcji czy analiza DNA. Policja musiała więc opierać się głównie na dedukcji, różnych świadectwach, oraz ograniczonej wiedzy medycznej. A wiele rzeczy było trudnych do jednoznacznego potwierdzenia lub obalenia. Przy pomocy wspomnianego szapela policjanci znaleźli również w piwnicy tajną izbę, gdzie mężczyzna pomagał usuwać tkanki miękkie z ciał. Policja zażądała od aktualnych właścicieli przekazania czterech szkieletów. Początkowo detektywi sądzili, że kości dziecięce mogą należeć do małego, Wciąż zaginionego Haworta, ale szczegółowe badania wykazały, że są to kości dziewczynki, więc policja uznała, że najprawdopodobniej należą one do małej perli Conner. Mimo to pozostawała jeszcze niewielka nadzieja, że brat dwóch zamordowanych dziewczynek może gdzieś być jeszcze żywy. Dom z pewnością byłby dalej dokładnie przeszukiwany i badany, ale zaledwie miesiąc po tym, jak wkroczyli do niego policjanci, w nocy z 14 na 15 sierpnia spłonął. Niektórzy podają, że doszczętnie, aż do fundamentów, inni twierdzą, że budynek przetrwał pożar i został rozebrany dopiero w 1935 roku. Choć strażacy byli przekonani, że pożar był wynikiem podpalenia i celowego działania przestępczego, nikt nigdy nie został aresztowany. To, kto i dlaczego podpalił hotel Holmesa nazywany zamkiem, pozostaje na zawsze nierozwiązaną zagadką. Detektyw Geir, znany ze swojej upartości i determinacji, po kilku kolejnych miesiącach intensywnego śledztwa, odkrył również tragiczny los ośmioletniego Howarda Pitzela. Kiedy ślady doprowadziły go do Irvington, pobliskiego miasta Indianapolis... Natknął się na mężczyznę, który twierdził, że wynajął Holmesowi jeden z domów w październiku 1994 roku. Inny świadek zeznał, że Holmesowi pomagał w instalacji dużych pieców na drewno w tym samym domu. Kiedy detektyw, nieco ponad rok później, w sierpniu 1895 roku, przeszukiwał popiół z pieców, odkrył ludzkie zęby, fragment żuchwy. Oraz częściowo spalone wewnętrzne organy. W popiele znaleziono również niedokładnie spalone fragmenty odzieży ofiary. Policjanci, pokazując kari Pitzel część kurtki i agrawkę do krawata, z najgłębszym smutkiem i całkowitą utratą nadziei potwierdziła, że należały one do jej małego syna Howarda. Madżet, znany również jako Holmes, stanął przed sądem jesienią 95 roku. Najpierw w Filadelfii za zabójstwo Benjamina Picella Niestety sędzia nie pozwolił prokuratorowi przedstawić wszystkich dowodów i świadków, których chciał, a dopuścił jedynie dowody i świadków bezpośrednio związanych z zabójstwem Benjamina Picella W efekcie wiele szczegółów dotyczących innych zbrodni Holmesa pozostało zapomnianych i nierozważanych, co jeszcze bardziej pogłębiło tajemnicę jego przestępczej działalności. Holmes przed sądem zachowywał się zupełnie spokojnie, niemal bez jakichkolwiek emocji. Dziennikarz z jednej z filadelfijskich gazet zauważył, że notował swoje uwagi w tak obojętny sposób, jakby siedział w swoim biurze, pisząc zwykły list biznesowy. Gdy podczas procesu zaprezentowano szczególnie obrzydliwe i przerażające zeznanie lekarza, który badał zwłoki jednej z ofiar, Holmes wstał i stwierdził. Proszę o ogłoszenie wystarczająco długiej przerwy na lunch. Jego zimna reakcja na tak wstrząsające szczegóły wzbudziła wielkie emocje wśród obecnych na sali. Podczas mowy końcowej, wygłoszonej przed pełną salą sądową, prokurator George Graham oświadczył, że Holmes jest najniebezpieczniejszym człowiekiem na świecie i zażądał wymierzenia kary śmierci. Wkrótce po tym ława przysięgłych Jednomyślnie uznała Holmesa za winnego, a sędzia wydał wyrok śmierci przez powieszenie, który został również potwierdzony przez sąd apelacyjny. Wyrok ten kończył wszelkie nadzieje na zmianę decyzji sądowych. Z uwagi na najwyższy możliwy wymiar kary, dalsze procesy sądowe związane z innymi zarzutami nie miały już miejsca, co z powodów ekonomicznych nie było praktyczne. W rezultacie Wiele zeznań oraz szczegółów dotyczących popełnionych przez Holmesa zbrodni zostało utraconych w otchłani historii. Co ciekawe, gdy stało się jasne, że Holmes zostanie stracony, kilka instytutów medycznych i kolekcji szybko wyraziło zainteresowanie jego ciałem, szczególnie mózgiem, który miał potencjalne znaczenie naukowe. Niemniej jednak Holmes stanowczo odmówił sekcji zwłok oraz wszelkich innych badań i szczegółowo dyktował swoim prawnikom, jak dokładnie ma być pochowany. Po skazaniu, Holmes nie kwestionował już swojej winy i, oczekując na egzekucję, przyznał się do popełnienia aż 27 morderstw. Jego pisemne przyznanie się było jednak rzekomo mieszanką prawdy i kłamstw. Niektóre fakty zgadzały się z odnalezionymi dowodami, ale z drugiej strony Holmes przyznawał się również do zabójstw osób, które wciąż żyły. Mimo to jego opis morderstwa dwóch dziewczynek Pitcell był szczególnie przekonujący. Holmes potwierdził, że zamknął dziewczynki w walizce i wywiercił w niej otwór. Zostawiłem je tam do czasu, aż wrócę i dla przyjemności je zabiję. O 17 pożyczyłem od sąsiada łopatę. I odwiedziłem panią Pitzel w hotelu, następnie wróciłem do swojego hotelu, zjadłem kolację, a o dziewiętnastej wróciłem do domu, gdzie dzieci były uwięzione i zakończyłem ich życie, podłączając gaz do walizki. Potem otworzyłem walizkę i zobaczyłem ich zdeformowane twarze. Następnie wykopałem płytkie groby w piwnicy domu. Jeśli uwierzyć tej części przyznania się, Oznaczałoby to, że w Toronto podróżował co najmniej z dwiema grupami osób, które nie miały o sobie pojęcia, mianowicie z dziećmi oraz matką dzieci, panią Picel. W odniesieniu do morderstwa jej męża, Holmes, stwierdził Niech wszyscy wiedzą, że od pierwszej chwili, gdy się poznaliśmy, a nawet przed tym jak dowiedziałem się, że ma rodzinę, która później stała się kolejnymi ofiarami mojej krwawej natury, planowałem go zabić. Wśród jego najbardziej znanych wypowiedzi z tego wyznania znajduje się także zdanie Od urodzenia noszę w sobie diabła. Z tym, że jestem mordercą, nie mogłem nic zrobić, tak jak poeta nie jest w stanie stłumić swojej inspiracji. 7 maja 1896 roku o godzinie 10.13. Pułapka została otwarta, a Holmes został powieszony. Tuż przed śmiercią rzekomo uśmiechnął się do swojego kata, który wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego i powiedział Nie spiesz się, stary przyjacielu. Mimo to, według wielu źródeł, egzekucja nie przebiegła pomyślnie. Lina nie złamała szyi skazanego, jak powinno być w przypadku prawidłowego powieszenia, lecz Holmes dusił się kilka długich minut. Cała sytuacja była szczególnie dramatyczna i bolesna, co wzmocniło tragizm tego wydarzenia. Interesujące jest również to, że Holmes podobno zyskał sympatię strażników, którzy uważali go za osobę czarującą. Był w stanie manipulować i oszukiwać ludzi aż do samego końca. Holmes został pochowany w hrabstwie Delaware na cmentarzu Świętego Krzyża zgodnie ze swoimi życzeniami. Jego ciało umieszczono w trumnie, która została zalana cementem, aby uniemożliwić ewentualne próby jej wykopania. Następnie, trumna została umieszczona w grobie, który również został wypełniony cementem co miało na celu zapewnienie, że żadne osoby trzecie nie będą mogły uzyskać dostępu do jego ciała. Na grobie Holmesa nie ma żadnego nagrobka ani inskrypcji z jego imieniem. Grub znajduje się pod trawiastą powierzchnią, wśród innych mogił, co miało na celu zatarcie wszelkich śladów jego istnienia. Początkowo planowałem zakończyć tutaj, ale chciałbym jeszcze wyjaśnić kilka rzeczy. Przede wszystkim warto zrozumieć, dlaczego Holmes mordował. W wielu przypadkach motywy były dość jasne. Pozbywał się niewygodnych osób, które mogłyby mu zaszkodzić lub stanowiły przeszkodę. Na przykład Zabił swoją kochankę Julie Conner, ponieważ nie chciał mieć problemów związanych z niechcianym dzieckiem. W przypadku sióstr William zdążył do ukrycia oszustwa związanego z przekazaniem nieruchomości, a śmierć Pitcela miała na celu wyłudzenie pieniędzy od ubezpieczyciela. Jednak w przypadku morderstwa dzieci Pitcelów brakowało wyraźnego motywu. Brak obiektywnego powodu do ich zabicia. Prowadzi do wniosku, że Holmes czerpał przyjemność z samego procesu zabijania i związanych z nim intensywnych emocji. Holmes znajdował satysfakcję w sprawowaniu władzy nad życiem innych ludzi, co potwierdzają jego późniejsze zeznania, w których przyznawał się do zbrodni i opisywał swoje działania. Jeśli mielibyśmy klasyfikować Holmesa, można by go przypisać do kategorii jako zabójcy szukający komfortu zabójcy szukający władzy i kontroli, a także do kategorii zabójcy poszukującego emocji, który obejmuje seryjnych morderców, którzy zabijają w poszukiwaniu ekstremalnych przeżyć, adrenaliny i niebezpieczeństwa. Holmes łączył różne motywy w swojej działalności, a jego złożona psychologia sprawia, że jest jedną z najbardziej intrygujących i przerażających postaci w historii seryjnych morderców. Jak już wspomniałem we wstępie oraz w kilku miejscach, sprawa Holmesa jest otoczona wieloma półprawdami i czasem wręcz fikcją. Bez wątpienia nikt nigdy nie będzie w stanie dokładnie ustalić, ile tak naprawdę ofiar miał na swoim koncie Holmes. Często podawane liczby sięgające nawet 200 ofiar wydają się, i nie tylko mnie, ale także innym, znacznie przesadzone. Mimo że Holmes został sądzony i skazany oficjalnie tylko za jedno morderstwo, jest jasne, że jego prawdziwe konto ofiar było znacznie wyższe przynajmniej dziewięć osób. Jeśli uwzględnimy jego przyznanie się do dwudziestu siedmiu morderstw, choć wiele szczegółów w tych zeznaniach było wyraźnie wymyślonych, a także liczne niewyjaśnione zaginięcia związane z jego osobą, jego psychopatyczną osobowość, oraz to, że zabijanie służyło mu nie tylko jako skuteczny środek do osiągania celów, ale również jako źródło emocji i rozrywki, a także rozmaite metody pozbywania się ciał, możemy przypuszczać, że liczba ofiar była z pewnością wyższa niż dziewięć. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału. Aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.